nie jest clickbait, znam dokładną liczbę, ile Valve zarobiło na wszystkich naklejkach z Paryża. Proszę Państwa, tam daradam jest to 110 milionów dolarów. Tak jest, nie przesłyszeliście się. 110 milionów dolarów tylko i wyłącznie za przedmioty w grze, tylko i wyłącznie z jednego majora, co już czyni Paryż najbardziej, znaczy takim majorem z największym sukcesem, jeżeli chodzi oczywiście o wygenerowane z niego dochody, jeżeli chodzi oczywiście o naklejki, chociaż myślę, że te naklejki gwarantują jedne z największych zysków overall, jeżeli chodzi o ten turniej. Coś, co warto powiedzieć, proszę Państwa, 11 milionów, tyle dochodów przyniósł Berlin, czyli oczywiście major sprzed tak na dobrą sprawę kilku lat z 2019 roku. 10-krotnie więcej przynosi Paryż. Mega, mega powalone. Jakby na to nie patrzeć, należy to również porównać z tym, że Antwerp oraz Sztokholm razem, podkreślam razem, przyniosły 70 milionów dolarów zysku. Co za tym idzie, możemy zobaczyć, że Paryż jest gigantycznym sukcesem, jakby na to nie patrzeć. I teraz pojawiają się jakby takie dwie strony medalu, że się tak wyrażę. Jedna strona to jest, że wow, że zarobiście, że Valve ma teraz dużo kasiory, żeby to wpakować w grierkę, żeby zrobić jakieś fajne inicjatywy, chociażby taki contest, jak mieliśmy przy okazji Dreams and Nightmare Case. Tam oczywiście była pula około milionów dolarów. Każdy, kto to jakby, każdego skin, który się tutaj dołapał, to twórca coś tutaj fajnego dostawał. Coś fajnego, mam tutaj na myśli naprawdę potężny pitos. Między innymi takie kontesty, między innymi doszlifowanie gry, między innymi jeszcze wyższa pula nagród na kolejnych major. I po tej stronie medalu to wszystko brzmi pięknie, tylko że po pierwsze, kolejne majory będą zapowiedziane dokładnie taką samą pulę nagród, która patrząc z perspektywy e-sportu jest stosunkowo niska, porównując to chociażby do nagród, które są w Docie 2, czy totalnie już w Fortnite, to się kompletnie nie umywa. Tylko pula pulą nagród, jakby na to nie patrzeć. Zostało wyliczone, że każdy zawodnik, który wziął udział w tym majorze, patrząc z perspektywy zarobków, jakie dają te skrzynki, odnotował zyski na poziomie 200-250 tysięcy dolarów, tylko i wyłącznie z tych właśnie to skrzynek, w sensie z tych to kapsułek jako taką, tam wiadomo, procent idzie do organizacji i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, patrzcie, jak to jest gigantyczna kasa, nawet na to, że po prostu pojawisz się na tym majorze. Wiadomo, to nie jest proste, wiadomo, to nie jest coś, co się robi tako i spierdnięcia, ale z drugiej strony, jakby na to nie patrzeć, może ta pula faktycznie nie jest najwyższa, ale jednak nie da się odjąć tego, że zyski dla graczy również są niebyle jakie. Warto o tym wiedzieć. Druga strona to jest oczywiście fakt, jaką są oczywiście inwestycje. No i proszę Państwa, jeżeli Valve zarobiło na nim najwięcej, co za tym idzie, sprzedano najwięcej sztuk, co za tym idzie, jest to w pewien sposób odpowiedź na to, czy Paryż został przeinwestowany. I nie chcę tutaj osądzać, czy Paryż jest przeinwestowany, czy nie, tylko sam, drogi widzu, na to sobie odpowiedz. Skoro dwa poprzednie turnieje razem nie zagwarantowały nawet połowy z tego zysków, jakby na to nie patrzeć, no to tutaj troszeczkę lampka się zapala. W związku z czym, no faktycznie to jest grubo. Kolejna kwestia to oczywiście czas trwania promocji, czyli realny czas, kiedy można było takowe przedmioty nabyć. Przy okazji oczywiście Paryża było to rekordowo dużo, 7 miesięcy, w związku z czym też jakby okres, kiedy oni mogli z tego kosić siano, jest dużo, dużo większy. Jakby na to nie patrzeć, wszystko wskazuje na to, że ta taktyka okazała się być tutaj sukcesem, no bo przyniosła takie, a nie inne zyski. W związku z czym mam wrażenie, że po części Valve zrobiło tutaj w pewien sposób, jakby na to nie powiedzieć, mądrze, z perspektywy biznesowej na pewno. Także jeżeli chodzi o kwestię przeinwestowania, no sam sobie, drogi widzu, na to odpowiedz. I żeby nie było, że przesadzam, oczywiście, że jestem bardziej skłonny uwierzyć w to, że Paryż odda w długim terminie. Stąd też między innymi posiadam właśnie w nich zamrożoną kasę, że się tak wyrażę. Tylko po prostu ten czas może być dużo, dużo dłuższy. Wiadomo, że gdyby tutaj po prostu ten major w pewnym sensie zwrócił się inaczej, był inny, inne byłyby z niego dochody, mniej ludzi by w to zainwestowało, no to byłoby to poniekąd takie zielone światło. Ale z drugiej strony, patrząc z perspektywy, że rynek się ozasta, że coraz więcej ludzi przychodzi na ten nasz market i tak dalej, no tutaj jest kwestia na naprawdę mocną debatę, albo nawet na rozprawkę na 250 i odwołanie się do tekstu źródłowego. Co należy jeszcze powiedzieć, mój drogi widzu, to oczywiście fakt, jakim jest chociażby kolejna promocja, tak? Mamy za niedługo major w Kopenhadze, jak to możesz zobaczyć. W związku z czym mamy to jasne potwierdzenie, że ten model biznesowy, który został przyjęty, mianowicie hardkorowo długa promocja, oczywiście hardkorowo długa względem poprzednich oczywiście takich eventów, no to jest coś, co raczej tutaj się spina, coś, co się udaje, że się tak wyrażę, coś, co idzie w dobrym kierunku, więc mam wrażenie, że to jest też takie maleńkie potwierdzenie tego, ile będzie owa promocja w Kopenhadze trwała. Aha, i zastanawia mnie jeszcze jedno. Skoro jakby Valve stwierdza, że ma zyski na poziomie 110 milionów dolarów, a wiemy o tym, że Valve dzieli się z organizacjami zyskami 50-50. W związku z czym pytanie brzmi, czy tak na dobrą sprawę to znaczy, że 220 milionów to była w sumie wygenerowane jakby dochody tylko i wyłącznie z tych naklejek, a połowa przyszła do organizacji, w związku z czym Valve notuje 110 milionów. Czy to znaczy, że 110 milionów jako tako po prostu to było to, co jest wszystko i to dzielimy na pół, czyli po 55 milionów Valve, 55 milionów organizację. Szczerze nie wiem, mam wrażenie, że to już jest jako tako nie jakoś turbo interesujące, ale po prostu mnie to trochę zastanawia.